W minioną niedzielę 22 lipca rycerze rozbili swój obóz na Chantori. Przyciągnęła ich w to miejsce piękna pogoda i widoki, podobnie jak i turystów. Rycerze wzbudzali duże zainteresowanie. Grupa zajmuje się rekonstrukcją historyczną, odtwarzają głównie XIII wiek. Była to więc doskonała lekcja historii dla starszych i młodszych. Ze względów logistycznych nie mogli zaprezentować na Chantori wszystkiego, ale nie zabrakło rzemiosła rycerskiego oraz pokazów walk. Ta historia, mam wrażenie, że jest troszkę dzisiaj, ludzie trochę o tej historii nie wiedzą za dużo. Gdzieś to jest taki temat bardzo, że tak powiem, na uboczu, a my staramy się przybliżyć trochę tą epokę, może też zaciekawić ludzi do tego, żeby poznali troszkę tą historię z takiej innej strony, z takich ciekawostek, ciekawszych rzeczy, żeby zaznaczyć to, jak to wyglądało, pokazać chociaż w jakiś sposób, jakiś ułamek tej rzeczywistości, która wtedy była. Obóz obozem, ale chyba takim dużym zainteresowaniem cieszą się wasze pokazy. No staramy się ludziom też w taki sposób i humorystyczny troszkę przybliżyć to wszystko, co działo się setki lat temu, pokazać im troszkę tą epokę właśnie z takiej strony. Czasem na wesoło, czasem opowiedzieć o czymś rzeczywiście, o jakichś rzeczach trudniejszych, czy tym, jak to życie wyglądało. No staramy się to wszystko wyważyć, tak żeby ta treść była dla tych ludzi atrakcyjna i coś z sobą niosła. Myślę, że w jakiejś części się to udaje, że tutaj jesteśmy, to też jest jakiś dowód na to, że ktoś to docenia to, co robimy. Był pokaz walki, wy macie już w głowach jakiś scenariusz ułożony, czy to spontanicznie później wychodzi? To jest bardzo różnie. Często jak zaczynamy walkę, to nie wiemy, jak ona się skończy. Dużo zależy od walczących stron, od tego, czy oni kondycyjnie są wystarczająco mocni, żeby wytrzymać tą walkę. Jak widzimy, dzisiaj mamy bardzo słoneczną pogodę, jest dosyć ciepło. To jest to uzbrojenie, które panowie tutaj nasi mają. To jest ponad 20 kg na sobie, więc naprawdę jest tym bardzo ciepło i gorąco. Wymaga to odpowiedniej dużej kondycji fizycznej, żeby sobie poradzić z takim obciążeniem. Nie wiem do końca, jak czasem ta walka się skończy. Czasem jest oczywiście jakiś pomysł, jakiś scenariusz, jakieś scenki rodzajowe, które też bardzo często robimy. I to kontynuujemy oczywiście. Ale tutaj te walki oczywiście jak najbardziej, no czasem są nieprzewidywalne. Tak, dzisiaj pierwszą mieliśmy walkę taką, że na przykład broń nam uległa zniszczeniu, o czym ludzie i my nie wiedzieliśmy, że się tak stanie. A czasem się takie rzeczy dzieją oczywiście. No to jest taki żywioł, no to nigdy nie do końca wiadomo, jak to się potoczy. Na Chantori pierwszy raz, jak pan ocenia? Dobre warunki tutaj? Fajne miejsce do takiego pokazu. Trochę nas przerażało to włożenie tego sprzętu kolejką minową. To było dla nas niewiarygodny wyczyn. No ale udało nam się przewieźć tą część obozu tutaj na górę. Mam nadzieję, że też szczęśliwie zjedziemy na dół. Ale miejsce bardzo ładne, bardzo fajne, bardzo nam się tu podoba. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tutaj jakiś pokaz dla gości i turystów da nam się tutaj jeszcze przeprowadzić. Grupa rekonstrukcyjna nie zapomina o strojach, które odgrywają ważną rolę, choć nie są wygodne, a przy ich zakładaniu i zdejmowaniu bardzo często niezbędna jest pomoc. Ja mam taki strój cywilny, który noszę na sobie dzisiaj. Jako osoba, która opowiada, no, przebrałem się taki typowy trzynastkowy, trzynastowieczny strój, który właśnie jest troszkę, że tak powiem, lżejszy. Oczywiście jest to wełna, jest to len, jest mi w tym bardzo ciepło też, ale na pewno nie jest mi tak ciepło, jak tutaj kolegom moim, którzy walczą właśnie w pancerzach, w uzbrojeniu tutaj już z epoki z XIII wieku. No zdecydowanie tam im jest o wiele cieplej. Zapytaliśmy również o uzbrojenie. Jest to epoka kolczugi, czyli tych pancerzy, które my mamy na sobie. Dokładnie ta epoka nazywa się Age of Mail. I teraz poszczególne elementy sobie omówimy. To, co tutaj mamy, to są hełmy i są dwa typy hełmów. XII wiek jest to epoka hełmów otwartych, takich hełmów, które nie zasłaniają twarzy wojownika podczas walki. Na początku, na przełomie XII-XIII wieku pojawia się nowy rodzaj hełmów. Pojawiają się hełmy zamknięte, czyli hełmy, które mają zasłonę i chronią twarz wojownika. Są to typowe hełmy dla rycerzy, czyli dla wojowników, którzy walczą konno. Mamy jeszcze tarcze. XIII wiek to jest już epoka rycerzy, więc rycerze, walcząc konno, muszą używać bardzo dużych tarcz. Najczęściej tarcz w formie różnych latawców i trójkątów. Mamy tutaj różne typy, były też tarcze bardzo małe, często używane przez piechotę, która miała broń na przykład dwuręczną, czyli walczyła jakimiś dużymi toporami lub dużymi, można powiedzieć, takimi glewiami. No, tutaj mamy miecze. Miecze są oczywiście najczęściej jednoręczne, ale już w XIII wieku pojawiają się miecze półtoraręczne, czyli miecze, które mają dłuższą rękojeść.
Takim mieczem można walczyć jedną ręką lub dwoma. Ogólnie miecze, których my używamy, są zatępione, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy podczas pokazów. Są to miecze wykonane tą samą metodą jak miecze, powiedzmy, XIII wieku, tylko jak widać mają 2 mm stępienia i dzięki temu jak uderzamy kogoś, kolegę, to nic mu się nie stanie. Skąd macie to uzbrojenie? To jest na jakieś specjalne zamówienie? Czy wy sami to wykonujecie? Ogólnie jeśli chodzi o elementy uzbrojenia, są wykonywane przez specjalnych rzemieślników, czyli ludzi, którzy pasjonują się średniowiecznym rzemiosłem. Są ludzie, których interesuje na przykład kowalstwo i oni spędzają czas kując na przykład miecze. I te miecze oferują bractwom rekonstrukcji historycznej i my kupujemy od nich te miecze na własne potrzeby. Tak samo jeśli chodzi o hełmy, tarcze. Niektóre elementy też robimy sami, bo każdy z nas jest też rzemieślnikiem i robi na przykład inne rzeczy, czy to jeśli chodzi o stroje, sami sobie szyjemy sobie na przykład buty, robimy sobie torebki, paski i oczywiście wszystko staramy się robić na podstawie znalezisk archeologicznych, ikonografii. No i również czytamy różnego rodzaju książki, opracowania, w których też znajdziemy dużo informacji potrzebnych do rekonstrukcji historycznej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.